Dzisiaj mam do podjęcia trzy tematy. Pierwszy temat to jest to, że chciałbym się uśmiechnąć. To mówię, że na tych refleksjach w ogóle się nie uśmiecham, więc proszę bardzo, uśmiecham się i czasami się też uśmiecham, więc to jest wyjście do tych, którzy twierdzą, że jestem za bardzo smutny, więc się uśmiecham. Druga kwestia to jest to, że różne są rodzaje radości. Na to chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Jest radość, która wynika z dobrej zabawy, z dyskoteki, co niektórzy nawet wybierają się do heaven na ziemi. Ale też jest radość, która przychodzi od Jezusa Chrystusa. I celem, cechą charakterystyczną tej radości jest to, że rodzi pokój. Na drugi dzień radość, którą daje Pan Jezus, rodzi pokój. I to jest druga kwestia. Czyli różne są rodzaje radości, ale tą radością prawdziwą, rodzącą pokój, jest Jezus Chrystus. Trzeci temat, który chciałbym podjąć, to jest temat związany z tym, że chrześcijańska radość rodzi się z podniesienia człowieka. To znaczy, że przestrzeń radości dla chrześcijanina to jest przestrzeń podniesienia z upadku. I tak jak dla świata, człowiek, który upada, jest znakiem przegranej, tak dla chrześcijanina upadek jest momentem, w którym może zostać obdarowany przez Jezusa Chrystusa, tak jak dzisiaj niewidomy w Ewangelii. Jego dramat stał się miejscem błogosławionym. I dla chrześcijanina pewne dramaty, pewne sytuacje mogą stać się źródłem radości, ale to gwarantuje tylko Jezus Chrystus i patrzenie po Jezusowemu.